Nowy wirus, który pojawił się na Facebooku, działa i rozprzestrzenia się poprzez posty na wallu bądź też wiadomości na Messengerze, w których to zostajemy powiadomieni, że zostaliśmy oznaczeni na czyichś zdjęciach. Tak naprawdę nie zostaliśmy oznaczeni, tylko jest to już jakby początkowa faza ataku wirusa, który czeka na to, żebyśmy kliknęli na niego myszką, ściągnęli złośliwe oprogramowanie na nasz komputer i wtedy zaczyna tak naprawdę działać. W sytuacji, kiedy otworzyliśmy taki link i już podejrzewamy, że padliśmy ofiarą takiego wirusa, jeśli potrafimy sobie poradzić z komputerem i troszeczkę bardziej zaawansowanymi funkcjami, to radziłbym przeczytać fora dyskusyjne, na których jest sporo informacji o tym, gdzie ten wirus się zagnieździł i w jaki sposób go usunąć. Jeśli tego nie potrafimy, to radziłbym się udać o pomoc do specjalisty. Na początku, jak ten wirus pojawił się na Facebooku, nie było na niego żadnego lekarstwa. Na dzień dzisiejszy firmy, które produkują programowanie antywirusowe, już zaktualizowały swoje bazy wirusów i większość programów antywirusowych bardzo dobrze sobie radzi z tym wirusem. Chciałbym także zaznaczyć, że ten wirus dotyczy tylko i wyłącznie komputerów z systemem Windows. Systemy operacyjne takie jak Linux, bądź też Android czy iOS są bezpieczne, więc nasze telefony komórkowe i laptopy z systemem macOS nawet oraz Linux są bezpieczne. Jeśli chodzi o tego wirusa, który tak naprawdę pod spodem ukrywa swoje funkcji ransomware, czy płacić za odzyskanie swoich danych. Jeśli nie mamy backupu swoich danych, to cóż, wydaje się, że sensownym rozwiązaniem byłoby zapłacić i jeśli nas oczywiście na to stać, zależy jaka to jest kwota, jeśli na tych danych nam zależy. Jeśli mamy backup, wiadomo, wystarczyłoby przeformatować komputer i odzyskać swoje dane.